Systemy innowacji, współpraca nauki z biznesem. O kreowaniu innowacji i o tym, jak zacząć. Jak powstają innowacje? No, najważniejszy jest pomysł, a ten często zostaje wykreowany w ramach ekosystemu innowacji. Takim naturalnym ekosystemem innowacji jest współpraca nauki z biznesem albo korporacji ze startupami. Na oba tematy powiedziano już bardzo wiele. O tym na przykład, że nauka i biznes mówią innymi językami albo mają odmienne cele. A w przypadku korporacji i startupów, że ta współpraca ma na, często na celu pozbycie się konkurencji. Ale to wiele stereotypów. O tym, jak skutecznie budować ekosystemy innowacji, jak regulować tę współpracę i jak kreować innowacje, porozmawiam dzisiaj z moimi ekspertkami. A są nimi Katarzyna Wszoła, dyrektor innowacji Veolia Energia Polska. Witaj, Kasiu. Cześć. Oraz Izabela Paluch, prezes zarządu spółki celowej Politechniki Krakowskiej Intech PK Spółka Zo. Witaj. Cześć, cześć. Obie wspieracie. Innovation Coach, jako ekspertki, poprzez to, że jesteście trenerkami w naszych warsztatach. Więc pozwólcie, że dzisiaj troszkę Waszej wiedzy i dobrych rad dla firm, które chcą wdrażać innowacje. Kasiu, pierwsze pytanie do Ciebie. Odpowiadasz za budowanie procesu zarządzania innowacji oraz kultury innowacyjności w dużej korporacji, jaką jest Veolia. Czy według Ciebie, czym według Ciebie jest ta kultura innowacji w korporacji? Czym jest w ogóle innowacja w korporacji? Jak to postrzegacie, czymś innym niż w startupie, średnim przedsiębiorstwie? Tak, jak najbardziej. Ta in te innowacje i w ogóle definicja samych innowacji może się różnić od podmiotu, który w ogóle chce wdrażać tego typu nowe rozwiązania, bo to mogą być zarówno nowe produkty, usługi, ale też same usprawnienia wewnątrz danego podmiotu. Tylko bardzo ważne jest to, żeby one były bardzo dostosowane do tego, Czego potrzebuje dana korporacja, czy startup, czy, czy małe średnie przedsiębiorstwo? Bo tak naprawdę o innowacjach słyszy się bardzo wiele, są bardzo ciekawe rozwiązania, które, które można pozyskać z rynku, ale czasami bywa taka sytuacja, że być może my jako firma nie jesteśmy gotowi, żeby wdrażać w ogóle tego typu rozwiązanie jeszcze u nas w danych strukturach. Dlatego wspomniałaś o tym procesie. My w Veoli bardzo duży nacisk położyliśmy na to, żeby zbudować taką, ja to trochę nazywam architekturę czyli przygotować też wewnątrz organizacji odpowiedni proces, odpowiednie struktury, żeby móc odbierać te rozwiązania z zewnątrz. I zarówno jest to na poziomie struktury organizacyjnej, czyli jest mój departament, który działa na poziomie centralnym oraz lokalni menedżerowie innowacji, którzy w ramach całej grupy reprezentują swoją spółkę. I mają oczy i uszy szeroko otwarte, żeby poszukiwać różnych wyzwań, które się pojawiają w strukturach w ogóle organizacyjnych, ale też i szukać rozwiązań, które moglibyśmy zaczerpnąć, które moglibyśmy wdrażać, które moglibyśmy rozwijać tak naprawdę wspólnie z innymi partnerami. Także bardzo istotne jest też to, żeby mieć przygotowany taki proces do decyzyjności pod kątem w ogóle wdrażania tego typu rozwiązań, bo nie tylko jakby. Same pomysły się liczą w kontekście jakby rozwoju, ale też bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jesteśmy na to gotowi, jak chcemy to dalej rozwijać i żeby były odpowiednie kroki i poziomy decyzyjności w danym przedsiębiorstwie. Mm -hmm. Powiedz proszę, czy ta współpraca to jest z reguły zakup danego rozwiązania? Mówię o współpracy ze startupem, z małą, i średnią firmą, czy to jest też na przykład zlecenie i w takiej firmie, wykonanie jakiegoś konkretnego rozwiązania, wdrożenie takiej innowacji? Jasne, jest dużo form w ogóle współpracy, ale dla nas bardzo ważne jest to, żebyśmy wspólnie. Prowadzili do takiego pilotażowego rozwiązania, żeby sprawdzić, przetestować to rozwiązanie wewnątrz naszej organizacji i zobaczyć, czy tak naprawdę takie rozwiązanie ma w ogóle potencjał do tego, żebyśmy wdrożyli to na szerszą skalę. Tutaj mówię o podmiotach, o czy to startupach, czy małych i średnich przedsiębiorstwach, czy też większych korporacjach, ale też bardzo istotnym elementem jest ta współpraca z nauką pod kątem, Właściwie sprawdzania, poszukiwania trendów, tego, co się dzieje w ogóle, co jest nowością e, na arenie światowej również. Więc dla nas też ten element współpracy z, z nauką, poszukiwania e, tych tematów, rozwiązań jest równie istotny. No to przejdźmy teraz do nauki, do współpracy z nauką. Izo, jesteś specjalistką do spraw transferu technologii już od wielu wielu lat zajmujesz się tym, tym tematem, gdybyś mogła powiedzieć nam, czym jest transfer technologii i kto bierze udział w tym procesie. Transfer technologii jest to dość szerokie zagadnienie. Mówimy tutaj zarówno o rozwiązaniach, które można licencjonować z uczelni, można je zakupić, rozwiązania, które trafiają do partnerów gospodarczych. Są to rozwiązania, które również są oparte o prace zlecone. Nie każdy pamięta i wie o tym, że przedsiębiorcy przychodzą na uczelnie i zlecają nam swoje prace, zlecają te prace pod kątem zarówno sprawdzenia czy ich pomysły znajdą zastosowanie i będzie można je zrealizować jak również poszukując nowych właśnie przełomowych rozwiązań które powstają na uczelniach ale to pojęcie jest również o tyle jeszcze znacznie szersze ponieważ dotyczyć też może takich zagadnień jak doradztwo jak ekspertyzy jak szkolenia a wszystko po to żeby tworzyć nowe rozwiązania nowe wartości i wokół tego jest skupione pewne grono interesariuszy Czyli tych osób, które biorą udział w tym procesie. Przyjęło się przyjmować, że transfer technologii z nauki do biznesu to jest taka domena między naukowcem a przedsiębiorcą, ale wydaje mi się, że jest to niewłaściwe podejście do tematu, dlatego że w tym przedsięwzięciu biorą udział również inne grupy, jak studenci, doktoranci. W naszym przypadku również angażujemy mocno do współpracy absolwentów. I ta współpraca na przykładzie naszej działalności opiera się o program, który prowadzimy. Jest to program mentorski Don't Stop, Go Top. W ramach którego angażujemy zarówno przedsiębiorców, absolwentów naszej uczelni, którzy są mentorami dla studentów, którzy mają swoich opiekunów naukowych, gdzie powstają innowacyjne rozwiązania i te rozwiązania są adresowane do przemysłu, a przy okazji studenci nabywają niezbędne dla nich kompetencje i wiedzę. Wiedzę, mając kontakt bezpośrednio z mentorem reprezentującym daną branżę, a pracownicy naukowi, naukowcy również zwiększają swoją taką sieć kontaktów, doświadczeń i obserwacji potrzeb rynkowych. Bardzo istotnym elementem też w tym procesie jest tworzenie nowych rozwiązań, nowych idei i kierowanie tego właśnie pod adresem rynku. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która jest dość ważna w procesie komercjalizacji mianowicie spółki celowe, które od kilku lat na uczelniach bardzo dynamicznie zarządzają procesem transferu wiedzy. Na Politechnice Krakowskiej taką spółką jest Intech PK, i mam przyjemność kierować tą spółką już od ośmiu lat. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo duże wyzwanie, żeby sprostać wymaganiom rynku w zakresie transferu wiedzy z nauki do biznesu. Natomiast spółki celowe mają. Taką, są taką dodatkową alternatywą do tego transferu, ponieważ my jesteśmy również spółkami kapitałowymi, więc jesteśmy również przedsiębiorstwami i jako przedsiębiorstw, bardzo dobrze, jako przedsiębiorcy, bardzo dobrze rozumiemy potrzeby tego partnera, który zwraca się do nas z potrzebą y, odbioru y, czy y, zamówienia, bo to można nawet też tak traktować, że innowacje dzisiaj można wręcz zamawiać na uczelniach. Właśnie z perspektywy przedsiębiorcy, na jakie elementy tego procesu transferu technologii powinien on zwracać szczególną uwagę w kontekście współpracy z nauką, jakich błędów, Powinien unikać i co powinien wiedzieć? Ja myślę, że pierwszą taką podstawową rzeczą przy nawiązaniu współpracy jest analiza, dokładna analiza potrzeb partnera, zapoznanie się z jego oczekiwaniami, sprawdzenie jego realnych i praktycznych intencji. Chodzi o to, czego naprawdę brakuje, co jest praktycznie, praktycznym problemem. Zdiagnozowanie tego problemu pozwala nam następnie przygotować odpowiedź, Odpowiednie rozwiązania, ścieżki rozwiązań, scenariusze i tematy, które, metody, którymi możemy później wspólnie współpracować, w ramach którego możemy później współpracować. Zwracam też uwagę na rezultaty projektu, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, kiedy my nawet mamy coś bardzo dobrze zdiagnozowanego, natomiast rezultat nie odpowiada odbiorcy. I podam tu taki przykład, kiedy przedsiębiorca zleca przygotowanie ekspertyzy, bardzo szczegółowa ekspertyza jest jest wykonana na 200 stron, wspaniale, wszystko się udało i ekspertyza naprawdę bardzo wartościowa. Natomiast zarząd firmy informuje, że niestety, ale nie jest w stanie. Tego materiału przez siebie, nie jest w stanie przeczytać te, tego materiału. W związku z tym prosi o to, żeby to rozwiązanie było dostosowane do troszkę innych wymogów. Więc tutaj mamy z jednej strony kwestię podejścia i zdefiniowania potrzeb, ale z drugiej strony zwrócenie uwagi na rezultaty. Jeszcze jedna ważna kwestia, która wydaje mi się istotna, to jest również przygotowanie bardzo szczegółowo zasad współpracy między stronami. Te zasady współpracy jeśli podejdziemy do tego z takiej perspektywy, że jakoś to będzie, no to nie będzie. Mus, muszą być te zasady określone na początku, dlatego, że dzięki temu strony wiedzą, czego mogą wzajemnie od siebie oczekiwać, szczególności, ponieważ mówimy tutaj o własności intelektualnej, a związane są to prawa majątkowe. I te elementy decydują potem o tym, czy to przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Czy jeżeli zaczynamy współpracę, zaczynajmy od Dobrego modelu, od rozpoznania potrzeb oraz od sformułowania zasad tej współpracy, które będą akceptowane przez obie strony. Świetnie, Kasiu, powiedz proszę, a co powinna wiedzieć firma rozpoczynająca w takim razie współpracę z korporacją w przedmiocie innowacji? Jak się do tego najlepiej przygotować i jakich błędów potencjalnie uniknąć, żeby się udało? <laughs> Tak, to ja tak wymienię kilka elementów. Jeden to przede wszystkim odrobić swoją pracę domową, czyli jakby zapoznać się z tym, czym zajmuje się dana spółka. Wielokrotnie kontaktują się z nami różne firmy, proponując swoje rozwiązanie, przedkładając, że mają super produkt, super usługę, która tak naprawdę jest trochę dostosowana do innego podmiotu, która ma jakby wytyczne czy w ogóle całą strukturę skoncentrowaną na, na samym produkcie, że on jest taki świetny. A bardzo ważne i istotne jest to, żeby zobaczyć, jakie potrzeby ma dana, dana spółka. My ze swojej strony mamy bardzo jasno ja się uśmiechałam, jak mówiłaś o, o tych potrzebach bo my ze swojej strony mamy bardzo jasno zmapowane wyzwania wewnątrz organizacji. Dużo czasu na to poświęciliśmy też, żeby y, sprawdzić, jakiego rodzaju tematy są dla nas istotne, w jaki sposób możemy usprawniać pewne działania wewnątrz organizacji, jak możemy szukać nowych produktów i usług. I Wytypowaliśmy sobie taką listę i tworzymy z tego briefy technologiczne, które później, którymi później dzielimy się z partnerami, i poszukujemy po prostu takich firm na zewnątrz, które są w stanie albo nam pomóc stworzyć takie rozwiązanie, albo mogą nam je po prostu sprzedać, ponieważ już na przykład świadczą usługi w tym zakresie. Drugim elementem jest takie uzbrojenie się trochę w cierpliwość, bo Korporacja nie jest takim, jakby, bardzo szybkim organizmem, który się porusza, jak ta przysłowiowa motorówka, którą porównujemy do, do tego tankowca z korporacją i startupem. I trochę więcej czasu potrzebujemy na to, żeby sprawdzić, w jaki sposób możemy przetestować to rozwiązanie u siebie. Ale jeżeli w odpowiedni sposób mamy zidentyfikowane wyzwanie, mamy do tego dostosowane rozwiązanie, to też jest dużo łatwiej tak naprawdę zweryfikować to, jaki jest na to potencjał później do, roz, do, do rozwoju dalszego. I taki trzeci element to jest otwartość na to, że to rozwiązanie, które jest proponowane, nie do końca może w 100% jeden do jednego być jakby odpowiedzią na to, na to nasze wyzwanie. Bo często zdarza się tak, że My mamy swoje wyzwania, mamy swoje zagadnienia, a właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, startup czy jakaś firma przychodzi z gotowym rozwiązaniem, które po prostu już jest pięknie opakowane, i nie ma tej gotowości, bo oni wiedzą lepiej. Jakby nie ma tej gotowości, żeby je jakoś dostosować, e, e, popatrzeć na to z innej perspektywy. Więc ja zachęcam bardzo mocno do tego, że. Że te rozwiązania, te zagadnienia, czy ten pilotaż może się troszeczkę różnić od tego, co, co jest proponowane, ale jeżeli jest tylko ta elastyczność i otwartość, to naprawdę mogą wyjść z tego bardzo fajne rzeczy. Mhm. A powiedz, proszę, gdzie jest tu miejsce jeszcze na współpracę z nauką? Mhm. E, jakby to jest ten, ten sam moduł, tak naprawdę, bo my nie tworzymy osobnych rozwiązań, osobnych tych briefów technologicznych, o których wspomniałam, e, tylko jakby inaczej celujemy z tematami, bo bardzo też dbamy o to i patrzymy, w jakim zakresie. Te rozwiązania, które, których poszukujemy, czy też które do nas docierają, na jakim one są poziomie gotowości technologicznej? I oczywiste jest dla nas to, że te wyższe poziomy technologiczne to już jest jakby kwestia rynkowa, przetestowania, czy to w warunkach laboratoryjnych, czy to w warunkach tak naprawdę rzeczywistych. Ale jeżeli poszukujemy zagadnień, które dopiero co są rozwijane, to są jakieś nowe tematy które niszowe, które się dopiero po co pojawiają, to siłą rzeczy kontaktujemy się również z nauką, gdzie jakby widzimy ten potencjał zupełnie inne podejście do poszukiwania, do testowania, do odkrywania tych rozwiązań, które są nie tylko w Polsce, ale też i na całym świecie. Także to jest ta sama, ten sam zakres współpracy. A ta, ta jedna taka e, rada w kontekście nauki, e, jak też właśnie się spotykamy, to często e, nasze spotkania, my bardzo dużą pracę wykonujemy też po swojej stronie, na zasadzie takiej, żeby e, oszczędzić wszystkim czas, bo to e, w ramach korporacji, jeżeli szukamy jakiegoś rozwiązania, to też angażujemy ekspertów wewnętrznych, więc zapraszając również startupy czy naukę, robimy w ten sposób, że bardzo dobieramy e, ekspertów na konkretne spotkania. I na takich spotkaniach y, spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, że nauka ma bardzo takie holistyczne podejście do przedstawienia, czym my się w ogóle zajmujemy, jakimi zagadnieniami. I po prostu to jest, to jest niesamowite, bo to są bardzo ciekawe tematy, ale czasami, jeżeli ja mam bardzo ograniczony czas ekspertów wewnętrznych, to po prostu proszę o takie przygotowanie się do tych konkretnych tematów i skoncentrowanie właśnie na tych zagadnieniach. Stąd też dzielimy się tym briefem i jakby. Odpowiadamy na te, na te zagadnienia, więc to jest bardzo istotne. Ale myślę, że m, bardzo cenne są tego typu spotkania, ja sobie, ja sobie personalnie bardzo cenię, gdzie my możemy e, powiedzieć hasłowo nawet, czym się interesujemy, a e, właśnie centra transferu technologii czy spółki celowe przygotowują nam listę zagadnień, w ramach których jakby mają już projekty, już są jakieś prace badawczo-rozwojowe, które są prowadzone. I się tym z nami dzielą, więc później też wybieramy i zapraszamy takich ekspertów do siebie, żeby, żeby się podzielili troszeczkę szerzej, jakby dokładniej tymi, tymi zagadnieniami u nas wewnątrz. Czyli coś jednak jest w odmienności tych dwóch światów. I, i za widzę ad vocem. Tak właśnie, bo to bardzo mnie, bardzo mnie ucieszyła ta, ta wypowiedź dotycząca tych spotkań i przygotowania bardzo szczegółowych planów dotyczących tego, jakie tematy innowacyjne są oczekiwane mhm. przez firmę. My mamy z kolei doświadczenie z drugiej strony. To znaczy <laughs> właśnie tak. doświadczenie, które polega na tym, że trafiamy do przedsiębiorstw, do instytucji, które nie wiedzą czego chcą. Wiedzą Jedynie, że chcą rozwijać konkurencyjny produkt, konkurencyjną usługę, ale nie wiedzą w jakim obszarze. I wyszliśmy naprzeciw takim właśnie firmom w ten sposób, że w ramach porozumienia spółek celowych przygotowujemy takie misje wyjazdowe, odwiedzamy przedsiębiorców, ale jesteśmy reprezentantami wszystkich uczelni, które w danym momencie są zainteresowane współpracą z daną firmą. Trafiamy do tej firmy na przykład, mówię o projekcie małopolskim. Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy i Akademia Ekonomiczna. Siadamy przed zespołem ekspertów z firmy i rozmawiamy na tematy: gdzie odczuwacie ból? Co jest u was w firmie największym problemem? A jeżeli nie wiecie, pozwólcie nam w rozmowie spróbujemy was diagnozować. Po takim spotkaniu najczęściej rodzą się bardzo ogólne koncepcje, czego potrzebuje firma i wtedy już faktycznie przystępują do dzieła eksperci, czyli ci, którzy są nakierowani na rozwiązanie tych konkretnych potrzeb i problemów. Dlaczego tak robimy? Dlatego, żeby zaoszczędzić czasu przedsiębiorcy. To też jest dla nas istotne. My nie chcemy narzucać nikomu swojej wizji, natomiast poszukujemy drugi ścieżek dla tych przedsiębiorstw, w których ten proces decyzyjny i ten proces zdefiniowania problemu jest troszeczkę trudniej realizowany, bo nie wszyscy mają takie zasoby, żeby po prostu na rynku Startować już z, gotową, z gotowym zapytaniem. Więc to takie, takie faktycznie ad vocem tego, tego, tej Twojej wypowiedzi, a wydaje mi się to jest istotne. I mam nadzieję, że takie projekty, właśnie jak te spotkania wspólnie realizowane przez przedstawicieli różnych. Yy, Reprezentujących różne uczelnie, różne dyscypliny naukowe, ale trafiające w jednym miejscu i w jednym czasie do przedsiębiorcy, dają też taki sygnał, że jesteśmy otwarci na, na zmiany, otwarci na współpracę przede wszystkim i że rzeczywiście tutaj jesteśmy sfokusowani na to, żeby realizować te rzeczywiste potrzeby firm. No właśnie, w ramach korzystania z bezpłatnej usługi Innovation Coach przedsiębiorstwo we współpracy z coachem kreuje pomysł na pierwszą innowację, mhm. plan działania. Wymagane zasoby, dotykane są kwestie możliwości ochrony intelektualnej, wskazywana jest jednostka potencjalnie, z którą takie przedsiębiorstwo może nawiązać współpracę, potencjalne ścieżki finansowania. Przedsiębiorca otrzymuje rekomendacje, aby zrealizować coś czy to we współpracy ze środowiskiem naukowym, czy poszukać innego partnera biznesowego. Jak powinien się do tego zabrać w praktyce, Kasiu? Jak do Was trafić? Gdzie zapukać, żeby wszystko zadziałało? Ja bym powiedziała, tak, innowacje i w ogóle ta przestrzeń do nowych pomysłów, i też to, że przedsiębiorcza natura takiego startupowca, wezmę teraz takiego przysłowiowego startupowca, jest często taka, że dużo się mówi o tym, że jak nie drzwiami, to oknem. I ja się często spotykam z czymś takim, że. My, jako Departament Centralnej Innowacji, jesteśmy tym pierwszym punktem kontaktu dla, właśnie dla startupów, dla nauki, dla, dla innych firm, które mogłyby z nami stworzyć właśnie jakieś rozwiązania. Ale tak naprawdę. To te, te firmy, czy to kwestia jakiejś konferencji, czy to spotkania, czy jakby przypadkowej, po prostu zetknięcie się z jakąś konkretną informacją, nawet na LinkedInie, jest taka naturalna cecha i tendencja do tego, żeby się po prostu kontaktować i przedstawić swój pomysł. I to jest, myślę, że jakby coś nieuniknionego, ale też coś bardzo fajnego, bardzo przedsiębiorczego, ale bardzo istotne jest to, żeby kontaktować się z odpowiednią jednostką wewnątrz danej organizacji, która może po prostu pomóc i która jest przygotowana do tego, żeby. Poprowadzić trochę, przeprowadzić tą całą sytuację, znaleźć odpowiednich ekspertów. Bo często jest tak, że te departamenty innowacji one są ulokowane, to znaczy to zależy w ogóle od spółki, to też jakby od wielkości, od charakteru i od jakby celów biznesowych. One są najczęściej ulokowane w, w centrali, które mają tą czapkę i mają kontakt ze wszystkimi spółkami, które mogą się zaangażować w te, te wdrożenia bezpośrednio później. Więc ja bym powiedziała, żeby identyfikować właśnie innowatorów wewnętrznych i z nimi się kontaktować. I też przygotować się, to już trochę co, co powiedziałam, że przygotować się do tego, żeby zapoznać się z tymi zagadnieniami. Czasami te wyzwania są komunikowane, czasami nie są komunikowane. Ale można zrobić po prostu mały research po swojej stronie i przygotować. Taki zestaw materiałów, który umożliwi i ułatwi po prostu podejście do takiej korporacji. Są również możliwości skorzystania z różnych form brania udziału w programach akceleracyjnych. My, jako Veolia jesteśmy właśnie w programie Poland Prize'owym, gdzie poszukujemy konkretnych rozwiązań na nasze wyzwania zmapowane wewnątrz organizacji. I to jest współpraca, która jest właśnie moderowana też przez operatora zewnętrznego, który prowadzi tak naprawdę trochę ten startup. Prowadzi go pod takim kątem, żeby on się dobrze przygotował, żeby zweryfikował, jak to wygląda w, w ramach danej korporacji i żeby jak najlepiej dostosować taki indywidualny plan wdrożenia. Także bardzo ważne jest to, żeby identyfikować odpowiednie osoby, przygotować się i po prostu. Działać w takim zakresie, żeby poszukiwać rozwiązań, a nie poszukiwać problemów na każde rozwiązanie. Izo, a jak to jest w przypadku uczelni? Bezpośrednio na wydział, katedrę, czy przez Centrum Transferu Technologii, czy przez spółkę celową? No, mamy kilka ścieżek dla przedsiębiorców. Ale która jest najbardziej efektywna? To zależy. Okay. Zależy chyba od, od stron i od tego, jakiego rozwiązania oczekuje przedsiębiorca. Przedsiębiorca, który zna uczelnie, który ma przetarte ścieżki, który wie, jak się w tym środowisku, Obracać, bo już zrealizował kilka projektów z nami. Najczęściej trafia na wydział, do Centrum Transferu Technologii, bezpośrednio na uczelnię. I uczelnia świadczy mu te usługi, których potrzebuje, łącznie z transferem technologii, o którym na początku zaczęłyśmy naszą rozmowę. I jeżeli m, są oczywiście takie sytuacje, kiedy przedsiębiorca ma jakieś opory albo nie wie, nie zna sytuacji, nie wie, jak się poruszać po uczelni, to wtedy mamy tu takie drzwi. Tymi drzwiami jest spółka celowa i przez te drzwi możemy razem z przedsiębiorcą wejść na tą uczelnię, pokazać mu nasze możliwości, przygotować dla niego wszystkie te obszary współpracy, które są z jego punktu widzenia istotne, a czasem jeszcze zaproponować coś więcej. Jest jeszcze trzecia ścieżka i tą ścieżką jest współpraca z spółkami spin-off, spin-out. Są to spółki, które z punktu widzenia takiej działalności rynkowej to są po prostu startupy, tylko startupy, które zakładane są przy współudziale uczelni z naukowcami na pokładzie takiego startupu i z technologiami, które powstały na uczelni. W tych przedsięwzięciach uczestniczą też przedsiębiorcy albo jako udziałowcy takich spółek, albo jako odbiorcy ich usług. I są to najczęściej spółki wysoko wyspecjalizowane w rozwoju danej technologii. One są powoływane głównie po to, żeby przedsiębiorca nie brał na swoje barki całego ryzyka związanego z rozwojem i sprawdzeniem technologii. Ale jest to bardzo ważna i bardzo atrakcyjna ścieżka. My rozwijamy kilka takich spółek spin-offowych w tej chwili i myślę, że z dużym powodzeniem można powiedzieć, że ta współpraca również w przypadku przedsiębiorców się sprawdza. Świetnie. To na koniec mam pytanie do Was obu, a mianowicie, czy mogłybyście podać przykłady udanej współpracy nauki z biznesem, czy też korporacji z firmą, ale takie z naszego podwórka, czy albo takie o znaczeniu globalnym, które jakoś wpłynęły na nasze codzienne życie. To może od razu jedną z naszych spółek spin-offowych zaprezentuję, która przygotowała rozwiązanie o nazwie polimerowe złącza podatne. Pod tą nazwą kryją się, kryje się kilka patentów i rozwiązań i wzorów, wzorów przemysłowych. Natomiast co jest istotą tego rozwiązania? Są to rozwiązania adresowane do budownictwa miejskiego i do budownictwa drogowego, polegające na tym, że zabezpiecza się obiekt, Obiekty, które są narażone na pewne na wstrząsy, na przykład architektoniczne, na osunięcia terenu, tam gdzie są szkody pogórnicze i to zapobiega przed zniszczeniem takiego obiektu i daje szansę na jego. zwiększa wytrzymałość takiego obiektu. Jest to rozwiązanie, które obecnie w, poprzez naszą spółkę spin-offową jest w fazie. Umiędzynarodowienia. Wow, tak to świetnie. można powiedzieć. Natomiast pracuje się nad tym, pracuje spółka nad tym rozwiązaniem już od bardzo wielu lat. To nie są proste rozwiązania ani łatwe. Podobnie z innymi, które w tej chwili również wdrażamy i nad którymi pracujemy, związane są głównie z takimi tematami bardzo teraz ważnymi, jak ze śladem węglowym, z obiegiem zamkniętym, prawda, i z tymi tematami, które. Które my wszyscy potrzebujemy, oszczędność również energetyczna. Mhm. Tutaj cała masa przykładów. Część również z tych rozwiązań to są rozwiązania, które objęte są też klauzulą poufności. I tutaj mogę zapewnić, że potrafimy realizować również takie zamówienia i realizujemy, które są wdrażane rynkowo, i nasi partnerzy odbierają co roku samej tylko spółki celowej od nas kilka rozwiązań rocznie. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie, Spółki celowe, 26 spółek celowych w ramach porozumienia, które działają, to do 2021 roku zrealizowaliśmy ponad 2000 prac na zlecenie 1400 przedsiębiorstw i założyliśmy Około 150 spółek spin-offowych, które również licencjonują i sprzedają gotowe rozwiązania. Więc tutaj już mówię trochę, ta skala mm -hmm. jest w porównaniu i pod, biorąc pod uwagę jedną małą spółkę, jednej uczelni, ona może być niedostrzegalna. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę już cały sektor spółek celowych, to jest to już duża skala. To jest dowodem na to, że współpraca nauki z biznesem działa. Kasiu, a z Twojego podwórka, jakiś przykład? Z mojego podwórka, to wspomniałeś o tej efektywności energetycznej. To ja mam taki jeden z przykładów, który był realizowany u nas wewnątrz organizacji. Zainicjowaliśmy go poprzez zaangażowanie, właśnie trochę mówiliśmy o tej kreatywności, o tych innowacjach wewnętrznych. Zainicjowaliśmy go najpierw wewnątrz grupy. Zarząd przedstawił nam bardzo konkretne wyzwanie związane z efektywnością energetyczną budynków wielkiej płyty, czyli lata 70-90. Jest to bardzo naturalny nasz partner, bo dostarczamy ciepło do, do tego typu spółdzielni mieszkaniowych, i szukaliśmy rozwiązań, które mogłyby wpłynąć właśnie na zwiększenie tej efektywności energetycznej, i w tym momencie, na samym początku realizacji projektu. Zaangażowaliśmy 50 osób po naszej stronie wewnątrz organizacji, ale też dołączyliśmy do tego partnerów zewnętrznych. Dołączyliśmy inne firmy, które mogłyby też pokazać swoje rozwiązania, pochallenge'ować trochę te zespoły wewnętrznie i stworzyć wspólnie rozwiązania, które rzeczywiście wpłyną na tą efektywność energetyczną. Obecnie wdrażamy cztery rozwiązania właśnie w budynkach, trzech budynkach w Poznaniu oraz w jednym budynku w, w Łodzi, gdzie testujemy cztery rodzaje rozwiązań, które mają właśnie wpłynąć na tą efektywność energetyczną budynków, i też współpracujemy z nauką pod kątem jakby weryfikacji danych, sprawdzania tego jak to się sprawdza po prostu pod kątem całego, całego rozwiązania, żeby zrobić sobie kolejny czek i jeszcze po prostu rozszerzyć te, te, te rozwiązania. więc jakby bardzo patrzymy na tę praktyczną stronę wdrażania, testowania i weryfikacji przy udziale różnych partnerów, czy to kwestie właśnie typowo startupowe, czy właśnie większych przedsiębiorstw, ale też i nauki, która jest myślę, że niezbędna pod kątem tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań. Proszę Państwa, jak widzicie, ekosystemy innowacji, współpraca nauki z biznesem czy korporacji z mniejszymi firmami to prawdziwe wulkany innowacyjności, to działa, są dowody, są konkretne liczby, konkretne przykłady. Zatem warto próbować, warto zapukać do tych drzwi. Moimi gościniami były dzisiaj Izabela Paluch, prezeska spółki Celowej Politechniki Krakowskiej Intech PK Spółka ZO oraz Katarzyna Wszoła, dyrektor ds. Innowacyjności Woli Energia Polska które wspierają projekt Innovation Coach swoją ekspertyzą. Ponieważ usługa Innovation Coach to nie tylko coaching innowacji, oczywiście to jest serce, ale także dostęp dla przedsiębiorców do szeregu warsztatów, w ramach których, czy też ekspertyzy naszych wspaniałych specjalistów i specjalistek, z, którego, z której to mogą skorzystać przy wdrażaniu swoich innowacyjnych pomysłów. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam.